Gości, przypomnę, najpierw Espen Bredesen, 210, potem 212, Lasse Ottesen. A w tym momencie zaczynamy już pierwszą serię zawodów. Nie jest to pierwszy zawodnik, nie Kazuya Yoshoka Japończyk zaczynał, ale z uwagi na przeciągnięcie się transmisji z łyżwiarstwa figurowego okrojono nam tutaj troszkę tę pierwszą serię Yoshoka 161. I jak widać jest piąty, czyli ci, którzy przed nim podczas treningów. Technicznie, stylowo jest to, był to bardzo przyzwoity skok Japończyka Hideharu Miyahiry. Ale niestety odległość daleka od tego, co miał w treningu. Dokładnie o 30 metrów mniej skoczył. Higashi 198,5, to jest też wynik z tej skoczni z treningu. Japończyk jest 35. w rankingu pucharowym. 110 punktów dotychczas zebrał. Ciągnął, mocno ciągnął tę odległość. Na chwilę znów się z Państwem rozstaniemy. Będzie króciutka przerwa reklamowa. Na razie. A Noriaki Kasai w przeszłości też był mistrzem świata w lotach narciarskich, ale to jeszcze przed Planicą w 92 roku w Harachowie. Przy czym wówczas tam rozegrano tylko jedną serię skoków. Dobre wychylenie, w sumie odważny lot, ale skok krótszy niż Bredesena wyraźnie. Lądowanie zachwiane, w sumie Noriaki Kasai z tej próby nie może być tak do końca zadowolony, choć 189,5 plasuje go na razie w czołowej dziesiątce. Jeszcze Brendan nie zasłużył na te 19,5 punktu. Przypomnę, tyle samo miał Bredesen, który zdecydowanie ładniej skoczył. Takanobu Okabe, prawa narta jakoś mu uciekała cały czas, a mimo to ciągnął. Tak jakby wyobraźnia nie podpowiadała mu, że to się może skończyć źle. Bardzo odważny człowiek. W związku z tym 197,5. Wspaniałe miejsce. Choć jeszcze, choć na. Hiroya Saito, czwarty w klasyfikacji Pucharu Świata. 877 punktów. Bez sukcesów już osiada w Trondheim. I ten skok Japończyka nie był dobrym skokiem, krótko, nie najładniej. Nie jest Saito zadowolony. Skoczków japońskich, którego uważa się powszechnie za największy talent w japońskiej reprezentacji, to jest ten, który ma zdobyć złoty medal olimpijski za rok w Nagano. Kazuyoshi Funaki. Szalenie głębokie wyłożenie, bardzo piękne lądowanie, ale metrów zabrakło Funakiemu. Skoczył krócej niż najlepsi w tej serii.
erlauben, sodass man auf den Monitor angewiesen ist. Und der ist nun mal nicht immer das beste Instrument, weil einfach das eine Auge der Kamera nicht plastisch sieht wie der Mensch mit zwei Augen. Akira Higashi aus Japan. Mutige lange Vorlage. Er bleibt auf jeden Fall vor Grucker. Der Mann bei einer Whisky-Firma beschäftigt, aber ich bin sicher, er trinkt keinen Schluck. Er ist sowieso in dieser Firma nur angestellt. Sie finanziert seinen Sport. 172,5 Meter, eine Steigerung. Żali i tak w kółko to trwało, żeby uzyskać podwyższenie tej puli. W momencie, gdy już prawie pracę wykonali, przyszła nagła odwilż. To było mniej więcej wtedy, kiedy odbywały się mistrzostwa świata w Trondheim. I wydawało się już, że ta słoma razem z nasypanym tam śniegiem się rozleci. Jednak nawrót zimy organizatorów wspomógł wyraźnie. Udało się obiekt przygotować, uzyskać homologację. Dzięki temu mamy wspaniałe zawody. Finał Pucharu Świata. Można uznać za wspaniały z uwagi na te odległości, które, o których mówiliśmy, które Toma, przypomnijmy, 124 metry miał w tej drugiej serii, czyli skok kompletnie nieudany. Noriaki Kasai. No i co nam dało podniesienie rozbiegu w przypadku Kasajego? Można powiedzieć sporo, ale jeszcze nie był to skok najdłuższy. 162 metry. No ale zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie nie było to już 120 metrów. W konkursie miał boczny wiatr. Z lewej strony wiatr niesprzyjający. Kazuyoshi Funaki. Po nim zawsze możemy spodziewać się wielkich rzeczy. Zadziwiające. Zadziwiające, jak pięknie Japończycy potrafią lecieć. Nie starczyło już Funakiemu miejsca na telemark. Lądował w niskim przysiadzie, tak na dwie nogi jednocześnie, bez wypadu. Ale fantastyczny lot na 204 metry. Odjęli mu sędziowie 2,5 punktu od idealnej noty za to lądowanie, bo tylko za lądowanie. Więcej grzechów Funaki nie popełnił. On nawet próbował tutaj telemarku, ale już mu nie wyszło. Siła, to przeciążenie po lądowaniu wbiło go w śnieg. On musi teraz być. Tomak, jedyny, który mu zagraża, jest gdzieś tam bardzo daleko na skutek upadku w pierwszej kolejce. Toma jeszcze będzie skakał, ale wróćmy, przerwijmy na chwilę te dywagacje, bo popatrzmy o Kabę. Wspaniały skok, Takanobu Okabe. Kapitalny skok. Bardzo długi, na pewno ponad 200 metrów. Okabe był czwarty po pierwszej serii. I mamy 207 metrów. Czyli kolejny w tych zawodach skok ponad 200 metrów. Sociedad en la...